Witamy Państwa serdecznie ze sceny na Żywieckim Rynku. Cieszymy się z głębi serca, że możemy spotkać się na koncercie 60. jubileuszowego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zanim estrada wypełni się muzyką, tańcem i śpiewem, proszę pozwolić na kilka słów o naszych dobrodziejach. Na 60. jubileuszowy Tydzień Kultury Beskidzkiej zaprasza Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Honorowy patronat objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Głównym organizatorem TKB jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz województwo śląskie. Współorganizatorami są samorządy Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa Podhalańskiego, Oświęcimia oraz Ujsu, Jabłonkowa i Istewnej. TKB dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, budżetu województwa małopolskiego oraz Urzędu Miasta w Żywcu. Współorganizatorem estrady w Żywcu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Drodzy goście, jednym z najważniejszych słów, które towarzyszą TKB od 60 lat, jest tradycja. Warto ją pielęgnować, by nie zgubić się w wirze zmian i postępu. To nasze źródło siły, mądrości i spokoju, które stale przypomina nam, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Tradycja to nie tylko zbiór obyczajów i ceremonii. Witajcie znowu, łaska mili, co się do nas tu przybyli. Hej, pięknie was witamy po was. Radzi mamy po was. Radzi mamy. Hej, pięknie was witamy po was. Radzi mamy po was. Radzi mamy. No, Dawid, chyba musimy zmienić repertuar, bo nikt nam nie przeklaskał. Jestem zła, jak Dawidowi nie włączyli mikrofonu, to już w ogóle ciężko. Panu się, no ja ci powiem tak, że... No i godać mi Mozes, no ale ja cię nie słyszę tak jako inni. Ja myślę, co akustycy słyszą i co mi słabo idzie, to śpiewanie dzisiaj najwyłączyli, także dziękuję serdecznie. A teraz mogę już to siteczko włączyć, będę się starał to kapkę lepiej ogarnąć. Moi kochani, włączcie, bo widzicie, że ja nie dojdę do słowa. No i mamy jakiś zgrzyt, słuchajcie, ale ja pięknie was witam dzisiaj na tym wspaniałym festiwalu, na który czekamy bez caluśki rok, bo jak to pięknie syćka godają, rok to się zaczyna od TKB do TKB i tak właśnie my też, moi kochani, zaczynamy dzisiejszym festiwalem Tydzień Kultury Beskidzkiej. A Dawid tu dali go do i nic. Nic, Dawid, nie ma siły przebicia po prostu. W tym roku uznali, że po prostu ja dojdę do głosu, a ty będziesz miał problem. Anka wie, że słów na wiatr nie rzucam, obiecek ci ostatnio, co ci nie będę w paradę chodził, no i słowa dotrzymuję. No moi ślicni, ja zatkiela Dawida dopuszczą do głosu, to pięknie upytam o takie oficjalne otwarcie gospodarza dzisiejszego, można powiedzieć, te z wydarzenia, burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Szlagora. Przyklepujcie. Ja głośno do mikrofonu mówi. Jak się do mikrofonu głośno mówi, to wtedy dobrze słyszę. Ja serdecznie witam wszystkich w mieście Żywcu, witam na Żywieckim Rynku. Z tego serca gorąco witam, jak zawsze, jury przeglądu, grup śpiewaczy, kapel, solistów pod przewodnictwem pani Boruckiej. I bardzo się cieszę, że jak zawsze jesteście tutaj w Żywcu. Witam wszystkich gości, wszystkich mieszkańców, te grupy śpiewacze, tych solistów i kapele. Również witam bardzo gorąco i ciepło wszystkich twórców, z którymi miałem okazję przed chwilą się przywitać.
wszystkich tych, którzy również zechcieli do nas przyjechać i wystawić swoje produkty. Mam nadzieję, że deszcz nie poleje i po prostu nic złego się nie będzie działo i nie będzie się niczego złego naprawdę tutaj wydarzało. Życzę wszystkim miłego odbioru, oczywiście jury, niemęczącej pracy, dobrych, fajnych wyników, żeby tutaj się to wszystko nam wydarzyło, bo jak zawsze potem będziemy znów wręczać, za te 9 dni będziemy wręczać nagrody tym wszystkim, których tutaj uznacie za wspaniałych. No i wszyscy bawmy się w czasie 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a 54. już przeglądu, bo to już 54 razy żeśmy się tutaj na Żywieckim Rynku spotkali. Niektórzy na pewno bardzo, bardzo, bardzo wiele razy żeście się tutaj spotkali. Ja też pamiętam was przecież od tylu, tylu lat. Już nie pamiętam od ilu się lat spotykamy. Życzę wszystkim, aby ten tutaj przegląd na Żywieckim Rynku, potem wszystkie inne wydarzenia, także w amfiteatrze, były dla wszystkich wspaniałymi doznaniami kulturalnymi. Naszą tradycję, naszą kulturę kultywujmy i jej się nigdy nie wstydźmy, bo to jest Polska, to jesteśmy my, Polacy. To nas właśnie trzyma przy życiu i buduje. Raz, dwa. No, wielkie mostu. Brawa, moi kochani, dla naszego gospodarza, pana burmistrza Antoniego Szlagora. Brawa, wielkie łaskomili. Dziękujemy pięknie za tą witackę. A my też, moi kochani, powitamy tych, którzy właśnie będą się bez caluśkie parę dni tutaj zmagać z łostomajtymi osobami, które prezentować będą, prezentować będą kapele, muzycy, śpiewacy, a oceniać ich będzie nasze szanowne jury, które no jak co roku, z roku na rok dodają, mają coraz cięższy łożek do zgryzienia. Moi kochani, serdecznie witamy panią Annę Borucką-Szotkowską, przewodniczącą Komisji Muzykolożkę. Wielkie brawa! Jest z nami jak co roku pan Zbigniew Wałach, muzyk folklorysta. Witamy! Jest również pan Aleksander Smaga, muzyk folklorysta. Przyklepojcie! Witamy również pana Przemysława Ficka, również muzyk folklorysta. Jak co roku jest z nami pan Krzysztof Trybunia-Tutka, muzyk folklorysta. Wielkie brawa! A sekretarzem komisji jest pani Katarzyna Pach-Sznepka. Witamy serdecznie. No i cieszymy się, co widzę, tak licznie. Spotykamy się na tym naszym Żywieckim Rynku. Pogoda, jak widzicie, mamy taką specjalnie przyryktowaną. Ani to nie świeci za mocno kapeckę, no chmurka to słonko przykryła. Jak będzie za ciepło, mamy też możliwość zroszenia delikatnego. Na razie tego nie używamy, no ale jak będzie potrzeba, mamy taką możliwość. A kapelusem mocie nad głowami poparcie się, to cyćko organizator zapewni, także wielki, wielki Bóg zapłać. Także ani wam nie przyświeci, ani wam nie doleje, to te zmozycie przychodzi i słuchaj wspaniałych wykonawców, którzy na tej scenie bez kilka, no i są przód dni, będą się prezentować.